Witam serdecznie. Odcinek w ogóle nieplanowany, ale ciężko przejść obok tego tematu obojętnie. Czy zbliżające się święta Wielkiej Nocy będą kolejnymi świętami, na które kierowcy ciężarówek nie będą mogli wrócić do domu z Wysp Brytyjskich? Co jest tym razem powodem? Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, choć mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dzisiaj zjechałem z promu w Dover jakoś po 5 rano. Po drodze mijałem 3 korki o łącznej długości 42 km. To było wcześniej rano, można się spodziewać, że korek będzie coraz dłuższy, ponieważ auta będą dojeżdżać. Wszystkie inne drogi prowadzące do portu są blokowane przez policję, a do portu można dojechać tylko jedną drogą, M20 i A20. A próba ominięcia zatoru wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu w wysokości 300 funtów. Głównym powodem całej sytuacji jest zwolnienie 800 pracowników i zawieszenie przepraw promowych przez firmę PIO, która oferowała swoje usługi. Do tego doszły jeszcze fatalne warunki pogodowe, które spowodowały kilkugodzinne opóźnienia pływających promów innych firm Irish i DFDS. I jeszcze trzeba wspomnieć o zbliżających się świętach i wzmożonym ruchu aut osobowych. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kierowcy stoją w gigantycznym korku, a promy firmy DFDS, które wypływają z portu w Dover, są na pół puste. I to potwierdzają sami kierowcy. Sytuacja kierowców ciężarówek zaczyna być dramatyczna. Kilkudziesięciogodzinne oczekiwanie w kolejce bez zapewnienia podstawowego zaplecza sanitarnego powoduje nerwową atmosferę i ogólnie zmęczenie kierowców. W tamtym tygodniu stałem na autostradzie ponad 19 godzin. 24 godziny zrobiłem pauzę na urzędzie celnym. Później jeszcze jakoś ponad 2 godziny stałem w korku do portu i 2 godziny czekałem na prom. Łącznie ponad 2 doby zajęła mi przeprawa. Jutro, czyli w sobotę, będę rano ładował w okolicach Wolverhampton. Tam zrobię 24 godziny pauzy. No i w niedzielę rano będę ruszał w stronę portu. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Utrudnione powroty kierowców na święta zaczynają już być standardem.